Witam ponownie w poradniku wujka Timo o grze Wargame Red Dragon. Kontynuujemy budowanie polskiej talii. Jesteśmy teraz w prawie więcej niż połowie drogi. Czas na vehicle, czyli te wozy bojowe, samodzielne, które nie są ani transporterami bojowymi, ani też nie są support, czyli przeciwlotnicza obrona, czy moździerze, czy artyleria. To są wsparcie ogniowe. Ziemia. Polska nie ma tutaj za dużo do wyboru. Mamy ASU 85M, co jest 10 punktów. To jest bardzo tani wóz bojowy. On tylko jedzie 45 km na godzinę, ale 110 km na godzinę jedzie po drodze, więc nie jest aż tak źle. Celność 30% na 1900 metrów. To nie jest coś specjalnego. On dużo nie zdziała. To są raczej kozły ofiarne, które się poświęca, żeby twoje czołgi, takie jak twardy, czy jakiekolwiek inne czołgi wziąłeś, przeżyły, a te ASU 85M zginęły, żeby na nie zostały wypuszczone rakiety przeciwlotnicze, na nie strzelały czołgi nieprzyjaciela, żeby twoje oddziały, które więcej kosztują i dużo, które musisz chronić, te poświęcasz. Jest też maliutka i konkurs BRDM-y. Niby dobre, 2600, szybki ruch, no ale nie mają pancerza, więc trafione, czy nawet ostrzelane, powoli panikują, ta rakieta zaczyna być mniej zdalnie sterowana, 45% jest dobry, ale jeżeli zostaną ostrzelane i wpadną w panikę, to ta rakieta, akuratność tej rakiety spada, bardzo spada, więc to nie jest moja szklanka herbaty. Jest też coś takiego jak ZSU 57.2, bardzo dziwna pokraka, akuratność 15%. O mamo, co to jest 15%? Ma 180 broni, 20% na ground. No, to niby jest przeciwlotnicze, ale to nie za bardzo działa. To jest 20 punktów. Dziwny system. Ani ziemia, ani ziemia-powietrze. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że mamy wybór między ASU 85M albo czołgiem, który jest napalm, czyli miotacz ognia czołg. Ten czołg kosztuje 35 punktów. Pancerz ma słaby, no ale chwileczkę. On jest support, czyli to jest wsparcie. Jak jest jakaś dobra... Jak jest piechota nieprzyjaciela w zasięgu jego, no to ten napalm zrobi swoje. Napalm przeciwko piechocie to śmierć. Więc możemy wybrać albo ASU 85M jako kozło ofiarne, albo ten napalm, przepraszam, ten czołg, napalm. Możemy ich wziąć 14 albo 10, weźmiemy ich 10. I straciliśmy tylko jeden punkt aktywacji, on kosztuje tutaj... jeden punkt, więc straciliśmy tylko jeden punkt aktywacji i już mamy czołgi z napalmem. Ojej, nie ten. Ten. I mamy czołgi z napalmem, co w danych okolicznościach mogą ci pomóc. Dalej przechodzimy na helikoptery, ponieważ wehikuły, no nie ma tutaj za dużo opcji. Moglibyśmy się skusić na ten konkurs BRDM, no ale taki duży zasięg to aż nie jest. Brak pancerza, akuratność, skuteczność tego ognia też nie za duża. Nie za bardzo. Idziemy na helikoptery bojowe. Helikoptery bojowe też są podzielone w swoje subgrupy. Zobaczymy, tak jak zawsze, zobaczymy przeciwko innym helikopterom. Cele powietrze. Jest URS. Ma 2200 metrów. Nie za dobrze. Jest Soku, ma 2450 metrów. Już lepiej. Plus 260 km na godzinę kontra 200 km na godzinę. No 200 km to jest bardzo powolny helikopter. 260 jest wolny, ale nie najwolniejszy. Nie ma pancerza. Urs też nie ma pancerza. Ma troszeczkę więcej tutaj zdrowia. 6 kontra 4. No i ta rakieta, igła. 24,50 na 55%. Nie jest źle. Weźmiemy ich do osłony naszych sił. Jak będzie nieprzyjacielski helikopter, w ostateczności nie ma obrony przeciwlotniczej, to możemy wysłać. Idziemy dalej. Antitank, czyli... No i jeszcze chciałem dodać, że ten Soku ma rakiety
niesterowane, to też mogą pomóc przeciwko piechocie i przeciwko ziemia, celom na ziemi. Gniewosz, 45 punktów, taniocha, ale 200 km na godzinę. Zanim on gdzieś doczłapie, to już będzie po grze. Salamander, 260 km na godzinę. Nie, też 200. To nie salamander, to salamandra. 30 km, maliutka. No, strasznie zła opcja, strasznie zła opcja. Także nie ma w tej helikopter antytank, nie ma za dużo do wyboru. Gunship zobaczymy. Nasz znowu powolne, stara generacja helikopterów. No, lata 70. się kłaniają. No i mamy ten helikopter. No, wygląda groźniej, ma pancerz. Gatling gun zawsze dobry na wszystkie cele, i piechota, i transportery opancerzone, i nawet czołgowi może nieźle dać. Okej, czołgowi nie da, to jest głównie przeciw piechocie. Niesterowane pociski. Strzela 120 na minutę, całkiem nieźle, czyli ma 64. On dwie serie czy trzy da i wystrzeli wszystko. To jest jako twój... No i ma jeszcze semi-active, czyli helikopter musi przeżyć, żeby wystrzelić ten... żeby ta wystrzelona rakieta dotarła do celu, bo ten operator kieruje nią. Są, jak mówiłem wcześniej, są helikoptery, które mają rakiety Fire and Forget, czyli nawet jak ten helikopter ucieknie, czy zostanie zbity z pola walki, czy spanikuje jego załoga, to te rakiety i tak dosięgną celu. Niestety SA nie są takie dobre. Polska nie ma takiej dobrej technologii jak na przykład USA. Ale akurat też 55% na 2800 metrów nie jest zła. Więc ten helikopter bym uznał raczej za helikopter antyczołgowy. Plus ma jeszcze uzbrojenie, co pozwala mu działać przeciwko i piechocie, i transporterom opancerzonym i nieopancerzonym. Więc to jest dobra opcja. Czy bierzemy go 7 czy 5? Weźmiemy go 5 i weźmiemy go jeszcze raz 5. Wtedy mamy go... To hardened opcja, to jest plus 16% akuratności, to jest plus 8%. No, to jest troszeczkę więcej niż tam 20%, 15%, 55%. To nie jest źle. Także weźmiemy ich. To jest taki, wzywamy go jak jest emergency. Wzywamy jak coś się dzieje bardzo źle, nieprzyjaciel ma zaatakował nas znacznymi siłami. Wypuszczamy SEAD, czyli ten samolot, który rozwali przeciwlotniczą obronę, i później robimy chmarę tych helikopterów, żeby one nam pomogły rozbić nieprzyjaciela. Notabene, ponieważ mamy Formozę w tych helikopterach, zwiadowców w tych helikopterach, komandosów w tych helikopterach, mamy bardzo dużą siłę helikopterów bojowych. Bardzo dużą. Ta chmura może przelecieć nad nieprzyjacielem, nawet jak jest obrona przeciwlotnicza. Okej, 1, 2, 3 helikoptery zostaną zbite albo zaatakowane, spanikują. Reszta rozwali tę obronę przeciwlotniczą w puch i zacznie pracować nad całym rejonem nieprzyjaciela, rozwalać wszystko w drobny mak. Gra jest warta świeczki, jeżeli mamy taką chmurę. Sowieci i Red Force, czyli grupa czerwona w tej grze, ma to do tego, że ma bardzo silne helikoptery i dużo ich jest. I mają pancerze, więc gra jest warta świeczki, żeby nawet taką chmurę zrobić i na cały rejon wysłać. Szczególnie, że mamy, jeżeli wiemy, że obrona przeciwlotnicza jest słaba albo jest w ogóle nie ma, te helikoptery dużo mogą zrobić. Następne moje wideo będzie już ostatnie w serii robienia talii Polski. To będzie Air i tu się troszeczkę skupimy nad samolotami. To będzie... Postaram się wytłumaczyć wszystko jak najwięcej, bo to już jest taka migra w tej grze, zupełnie co innego.